Siema, siema, jestem Ryan Jeep, to jest kończnik z naszej serii Podwórko Kolonisty. Ze mną jest Krzysztof tutaj na dole. Siemano. Siemano. O, siema, ja dzisiaj jestem na drzewie. Pokazuję piękny widok, jaki tutaj zobaczyłem. Zobaczcie, jak to wygląda w ogóle. Przecudowna to jest lokacja, także naprawdę nieźle. Ale już z niej zejdę z tego drzewa i słuchajcie, pokażę wam dzisiaj coś nowego. Witam też oczywiście serdecznie wszystkich widzów, którzy są z nami na YouTubku. I od razu was zapraszam serdecznie, zostawiam łapki w górę, bo myślę, że poprzedni odcinek wam się spodobał raczej. Sporo było problemów finansowych na naszym gospodarstwie. Mimo to jednak udało się coś ogarnąć. Udało się na tyle ogarnąć sprawy z krowami, że teraz mamy mleka trochę więcej. I za mleko zarabiamy teraz, uwaga, dziennie 20 tysięcy. Także naprawdę to jest super sprawa. Oczywiście jak wiecie, co u nas tak to bywa, że te pieniądze i tak idą na głupoty. Więc to nie jest tak, że zaraz, o, ale szybki rozwój będziemy mieli, albo coś tam. Nie. Tu się dzieje naprawdę takie rzeczy, że my kupujemy wszystko, co jest niepotrzebne, nie? Także dzisiaj też coś kupiliśmy niepotrzebnego, ale potrzebnego w sumie, nie? Bo kupiliśmy sobie zgrabiarkę nową. Proszę bardzo, jest to zgrabiarka Krona. Ona już sobie tutaj stoi, czeka na nas w kolorkach takich. Może kiedyś tam sobie odmaluję troszkę na nowszą, ale jest taka. No i co? Jest to po prostu większa zgrabiarka. Tamtej, co mieliśmy, tamta ruska była taka średnia, się też psuła. Wiadomo, jak to jest. A ta jednak Kronka, no... Prima Smart powinna działać, nie? To jeszcze obornik widzę jest na tym, na rzutniku, trzeba gdzieś go wywalić kiedyś. Krzyku, powiedz, co dzisiaj będziesz robił może w ogóle? Ja będę robił, no co, będziemy pracować sobie elegancko, nie? Nasze łąki, jak tym ładnie nam nie. Pracujesz? Zgrabię. Zgrabisz. Tak, Krzyku dzisiaj będzie pracował, ja będę dzisiaj zgrabiał, a potem sobie siądziemy do 16 i będziemy jeszcze sobie tą zbierać, nie? Bo ogólnie jest sprawa taka, że nam brakuje wszystkich belek. Słomena mamy tylko tyle i więcej nic. Siana mamy chyba tylko 5 belek tam na górze, więc naprawdę już nie ma nic dosłownie. Więc czas na naszą pracę i do roboty, nie? Po prostu, bo jest lipa. Zapytacie, skąd wzięliśmy kasę na tę zgrabiarkę, bo były problemy z kasą. Ogólnie, jak wiecie, po ostatnim odcinku żeśmy się spłukali do zera. No i jeżeli dobrze liczycie, to oczywiście, jak wam powiedziałem, że dostaliśmy 20 tysięcy za mleko, to oczywiście było prawdą, 20 koła dostaliśmy, ale jeszcze brakowało nam chyba 4 tysięcy, żebyśmy mogli sobie... Żebyśmy mogli sobie normalnie... Ale mi odbiło dziwnie. Żebyśmy mogli sobie kupić tę zgrabiarkę, dlatego po prostu sprzedaliśmy, właśnie Krzyku sprzedał... Co to jest? A, tak jest coś. Krzyku po prostu sprzedał jajka, no i tam coś tam wyszło, nie? Także spoczko. Dobra, gdzie idziemy, na którą łąkę najpierw, jak myślisz? No ja tu za gospem już czekam z tobą. A, na tą urną pojechałeś, dobra. Tak. No tam sobie podjedziemy, od razu niech będzie. No, dzisiaj sobie ogólnie będziemy zgrabiać i jak to już pójdzie, to sobie jeszcze pozbieramy, nie? Także możliwe, że jakoś tak to fajnie wyjdzie sobie, nie? Siema, siema o tej porze. Siema, witam serdecznie, bardzo miło, że jesteście. Po prostu tutaj powolutku jadę, ja nie będę tutaj szarżał, 20 na godzinę to tak jest sporo, myślę. No i co, ogólnie kieszonka powolutku się kończy, tak myślę, że jeszcze z dwa zasypy uda nam się zrobić, no i trochę lipa wam powiem, bo naprawdę leci tak dużo. No, gdzie ty pojechałeś? Ja sobie wykręcę, no bo i tak już czekać na ciebie. No ale to właściwie już po tym możesz wjeżdżać, nie? Po tym zgrabianiu. No tak, no zanim ty tu dojedziesz. A już dojechałem. No. Ej, ta tekstura siana jest ładna. No co, miałem stać, żeby ci blokować? Chyba nie, no skąd? Skąd? No dobra. Okej, okay, jedziemy. To powinno szybko lecieć w miarę. Nie no, teraz to jest super robota, nie? No się ta zgrabiareczka naprawdę fajnie tu działa. Słuchajcie, ja wiem, że ona wygląda może trochę na dużą, ale zaufajcie mi, że nie było nic mniejszego, że tak powiem. Szukaliśmy coś takiego, żeby nam fajnie pasowało pod gospę i tak dalej. Ale no wszystko po prostu albo duże, albo małe. Nie było nic takiego pośredniego, ani nic takiego, co by nawet spoko wyglądało. No więc taki trochę duży przeskok, ale spokojnie, łąki też będziemy musieli troszkę sobie powiększyć. Dlatego już niebawem zakupimy sobie kilka terenów nowych. Zresztą nawet te tereny... no, pokażę, które po prostu będziemy to ogarniać. Które tereny kupujemy sobie, żeby trochę mieć więcej łąk. Ale... spodobał się na pewno raczej, to myślę, że raczej na pewno. Bo troszkę będziemy edytować sobie tutaj nasz cały saving, nie? Powiedz mi, czy tam nie za wąsko łapie to gani-gani? Nic nie zostaje? Czy... No, nie, jak wjadę dobrze, to łapie gani-gańsko. Okej, okay. Gani-gańsko łapie. Nie. Dobra, no to git. Właśnie myślałem, że może to być trochę problem z tym. Ale jak jest git, to git, nie?
O, cześć Mariuszka, witam serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Mówili wcześniej Rajucik, że do jego wakacji prawdopodobnie tylko wieczor... Co? A, że wieczorne live, tak. Mówiłem tak dokładnie. No, live tylko wieczorne, nie ma już porannych. Jakbyś mógł, to pozbieraj proszę cię to siano z drogi, okej? Okay? Bo to paskudnie już wygląda, jak się jedzie koło tego. Spoko. Więc na tym jakbyś się skupił, to by było fajnie. Jak trochę tego zostanie, to tego siana, to też w sumie nic się nie stanie, bo to przecież tak nie znika, nie? Na ten rok będzie i tyle. Prosto. No, wiadomo. No, więc git. Tak właśnie myślę, że kurde ta praska troszkę tak bez kitu mało łapie, będę trochę szerzej łapać. Może jakoś ja sobie doniesiądę i zmodyfikuję trochę ją, wiesz, żeby łapała szerzej. Żeby tak jeszcze nie zostawiała. O, kolejne rzeczy, które się uczę, robiąc młody, także patrzę. Zobaczymy, co z tego będzie. To przypomnij mi tam gdzieś tam, albo sobie piszę, może sam gdzieś ogarnę to, żebym nie zapomniał. I sobie powiększę szerokość roboczą. Ktoś z was wie, jak to się robi? Bo ja nigdy nie robiłem tego, więc będę się uczył. Ale kurde, w Masei poprawiłem wałek, to może tutaj poprawię szerokość roboczą. I tak mody są, wiecie, dla nas pri, więc wiadomo. Wszystko trzeba sobie ogarniać jakoś tam. Dobra. Jest taka to po prostu o tak. Dobra, i tu nie będę dalej jechał, tylko sobie tutaj zawinę, żeby tego klina złapać od razu i będzie z głowy, nie? Ale zobacz, teraz tak mało klinów mamy, nie? Tylko dwa zostały takie. No. A wcześniej mieliśmy po 4 czy coś, nie? Także głupia zgrabiarka, ile dała nam mniej pracy po prostu, nie? No więc ogólnie tak, czemu mieliśmy zgrabiarkę? Bo zapytacie, dlaczego po prostu z kartą ta fajnie działała i mamy tak mało łąk i tam to spokojnie by ogarnęła się 3 razy hektarów więcej. Po prostu była stara, nie pasowała nam już na tą serię, chcieliśmy coś nowszego kupić. Wiecie, mimo że jednak my tutaj nie mamy jakichś wielkich silników, więc jesteśmy jakimiś tam nie wiadomo jakimi bamberami, czym bamberami, to jednak coś trzeba się troszkę rozwinąć i ta zgrabiarka stała na przykładzie właśnie do tego, nie? Żeby troszkę tutaj tego poruszyć, nie? Także teraz to wygląda niebo lepiej, nie? Mogę ci ogarnąć jak chcesz. Ja wiem, że ludzie mogą ogarnąć, tylko ja chcę się nauczyć sam, wiesz? Bo jak ja się nauczę sam, to potem już nikogo prosić, nie? Tylko sobie sam to ogarniam i mam że tak powiem, z głowy, nie? A raczej nie chcę latać z ludźmi, tylko sam sobie to ogarnąć, nie? Więc ogarniemy. Jak coś to można na Discordzie i powiedzieć mi, gdzie mam szukać? O, możesz mi pomóc, nie? Gdzie to się szuka, tego dokładnie, a będę naprawdę wdzięczny. Także napisz na tam, na kanale pomoc, że czego szukać, nie? Wykręcę się, dobra, teraz. O, zmieści się tutaj. Bądź się, ja się zmieszczę powolutku, czekaj sekundkę, żeby mi to zaraz, wiesz, grabie nie porysowały szyby albo coś. No. Uwaga, dobra, poszło. No więc jakbyś mógł kiepski, to byłoby super. A my jedymy. Dobra, no i fajniutno. O! Rebelka odleciała, ale to nic. W sumie to nawet nie wiem, czy jest sens tego zgrabiać, bo trochę tak wąsko wychodzi. No nic. Tylko fajna animacja jest, nie? Że zakłapie nie całością, tylko tak po trochu. No! Jeśli to jest takie bardzo pole wymiarowe, myślę, że gdzieś na przyszłości może będzie trochę lepiej, nie? Zobaczymy. Skąd masz tego Zatora, bo nie mam go na żadnym, nie mogę w żadnym filmie. Bo filmy są nagrywane na zapas. To jest odcinek sobie, jest drugi jak nagrywamy, wiesz? A z tego co wiem, na kanale wleciał odcinek dopiero 105, co nie? Tak by to chyba było. Że 105 jest teraz na YouTubie, a to jest już 122 odcinek, nie? Także no tu jest konkret, nie? Jak będziesz odcinek oglądał na YouTubie, to zobaczysz, że on jest tam gdzieś w połowie lipca albo końcówka lipca. A my mamy dzisiaj 20 czerwca, jak nagrywam, nie? Także no. Tak, że jest sporo na zapas nagrywany odcinków, a jeszcze na pewno będzie więcej, nie? Bo musimy trochę jeszcze powyrabiać z tym. Z lejsu wyciągnął? Nie, wszystko oczywiście jest tutaj ogarniane, nie? Jak najbardziej. Także, kto jest na live'ach, po prostu, a może będziemy prosto. Kto jest na live'ach, to pewnie wszystko oczywiście wie, bo śledzi na bieżąco i niczym się martwić. A kto nie ma czasu na live'y, no to po prostu ogląda odcinki sobie i tak dalej, nie? Tak, Bartek zagadł numer odcinka, jest nagrywany i ma teraz moderatora, także fajnie. U mnie takie, to takie rzeczy dostaje moderatora. No chyba, że ktoś naprawdę wyśle potężne pieniądze, to też pomyślę. Ale to ten. Raczej za jakieś takie eventowe moderatory są, nie? Na jednodniowe. Rzut papierem, a nie. No co ty?
Że to papiery to w poprzednim odcinku były, nie? Ale to zobaczycie pewnie niedługo. Kurde, to jest to fajne palety, które można było połączyć sobie z tamtym. Ale ja wiem, czy tak ten musielibyśmy drogę likwidować, nie? Więc też tak, o, drogę słabo, nie? Dobra. A, kierunku nie wrzucałem w sumie, bo nie ma sensu, tak, o. Dobra. I tu kolejna łąka. Ej, w sumie dzisiaj tak jakby łąki sobie pozgrabiać, to fajny by był odcineczek nawet. Samego zgrabiania. Jak już krzyku patrz na drugą łąkę, to no, daj znać, co się zrobi screen, okej? Okay? Jakiegoś tam miaturkę będzie. No, jeszcze dwa, trzy pokosy. A, okej. Okay. Grasz w osadę, Franek? No i elegancko. Elegancko. Jestem ciekaw właśnie, jak teraz ludzie będą grali w kolonie, bo teraz MS zaczęło serię. Zwykle oni mają wpływ na to, co się aktualnie ogrywa. Także fajnie, fajnie. Ja tam się cieszę, że... W ogóle, ej, szczerze mówiąc, jakby tak patrzeć pod względem MST i tego, na jaki mapa kraju, bo wiecie, na koniec trochę te trendy wyznaczają, to można śmiało powiedzieć, że Farming 19 był Venturia, bo na wszystkich właśnie jego mapie grali, co nie? To się na tą swoją serię taką główną robili na mapie Venturia, ale 22 to dominacja, nie? Dominacja, osada, kolonia, wszystkie zagrane. A myślę, że szpakowo też ograją. Zobaczymy, nie? Także naprawdę, kurde, jestem taki... Lekutko siebie dumny, nie? Że gdzieś tam te mapy siadły komuś. Na koniec 200 godzin na save'ie. Ja dzisiaj sprawdzałem przed save'em, 241 godzin mamy tutaj na tym save'iku, nie? Także naprawdę konkretne godzinki są tutaj naliczane, nie? Na tym save'iku. Ale fajnie się gra, jak save'ik półroczny to jest naprawdę super, nie? A spokojnie będą mieli sąsiadów? Nie wierzę. Ty. Ja. 6 złotych 80 groszy. Pytanka do Dulek, czy ja nie będę musiał tego teraz wycinać, wiesz, bo poleciała muzyka. Ale dziękuję ci serdecznie. Bardzo dziękuję serdecznie, oczywiście, żeby dla ciebie. Czy możesz moda? No słuchaj, no dogadamy się. Przekonałeś mnie. Ej, źle pojechałem, wiecie? Czekajcie, sobie cofnę trochę może. Będę sobie w tamtą stronę, nie? Dźwięk wycisza chwilę? Wyciszę sobie, wyciszę, no. W montażu ogarnę sobie, nie? Postaram się zapamiętać, ale dziękuję serdecznie. Okej, okay, nie będę musiał wycinać? Oj, będę musiał wycinać, wiesz? Będę musiał. Raz było tak, że widz wysłał jakiś tam donut, nie? I w tym momencie był fragment na czerwono... Znaczy no, w całym filmie czerwony dolar miał po prostu, nie? Yellow baleno po prostu. Więc YouTube to akurat ostatnio ściga za to fest, nie? O! Tak będzie git, myślę, nie? No i fajnie. Ja na singlu siebie 300 ha na kolonii. I mi się nadal nie nudzi. Ale wiesz co, właśnie, bo to jest taka rzecz. Może sobie podniesiemy sobie, o. To jest taka rzecz, że jeżeli macie jakiś cel na swoim save'ie, wiecie, budowa gospy, gdzieś tam rozwój pól, kupno nowych obór i tak dalej, to wam się save nie będzie po prostu nudził, bo zawsze macie coś do roboty, nie? Słuchajcie, jak ja teraz pomyślę, co my teraz chyba mam za inwestycję ogarniętą, właściwie prawie dopięte wszystko, czekamy tylko na potwierdzenia. Dostajemy dofinansowanie do czegoś fajnego na tej gospie i myślę, że naprawdę to może wyjść nieźle, nie? Tylko pytanie właśnie, czy się uda, nie? Bo jak dobrze wszystko pójdzie, to w czerwcu powinniśmy już zacząć z tym działać, nie? No tylko pytanie, czy to na pewno wszystko się uda, nie? Bo dofinansowania dojdą, to lecimy z tym na konkret. Wiatrak jak coś? No i czego spoilerujesz? Kurde go raz. Lekka ferma wiatrowa już. Spoilerują. Nic. Nie słyszeliście tego. Nie słyszeliście. No, ale kombinujemy po prostu, nie? Kombinujemy po prostu czymś fajnym. Skup też chcieliśmy kupić, ale chyba nie w tym sezonie, wiesz, bo w tym sezonie mieliśmy mleczarnię, więc ja myślę, że dopiero gdzieś tak w kolejnym kupimy sobie skup, nie? W sensie młyn, po prostu własny młyn. A, młyn. No, młyn. A chciałem się pociulić i skup. Nie, no młyn, rzecz jasna. Młyn, bo będziemy robić mąkę, ale nie? Młyn. Będzie mąka S. Robiona. No, więc wiecie, zawsze coś nowego, bo nam po prostu się na save nudzi. W ogóle to jest ciekawe. Ten save ma coraz więcej do roboty. Tu krówki, tam miód, tam coś tam, nie? A my cały czas szukamy czegoś nowego. Już mamy serię ogarnięte, zaraz będzie mąka robiona, wiecie. I tak cały czas coś, nie? Ja mam 900 godzin na brzuzówce, z kolegą grane było. Teraz czekamy na szpakowo i będzie robione 1000 godzin. Jesteście świrami, nie? Jestem farmigą chyba 1400 godzin może, nie? Więc no to jest dużo, nie? Po prostu.
O kurde, tam jakiś taki pasek został brzydki. No ale trudno, może jakoś też wyjdzie. Jak tam ci idziesz? Kończyłeś prasować? No już zbliżam się do ciebie. Okej, okay, super, to zaraz. Słuchajcie, bliska, to ja nie przedłużam. Zrobimy dla was miniaturkę, zaraz do was wracamy, okej? Okay? Dajcie nam sekundeczkę i zaraz tu się meldujemy na rozkaz. Wracamy ponownie do was, ludzie. Jesteśmy już na wizji. Zielony zetor, tak, to jest zetorek zielony najbardziej, no, to widać kolor chyba, nie? Że jest zielony. Niebieski. No, także tak, taki mamy kolor to właśnie tej maszynki. Kurde, ta łąka jest taka, wkurza mnie taki nie straszy tutaj, nie? Trzeba wyciąć. No ale jak wyciąć, to nie wytniesz tego klina, nie? To jest. Takie... Tak, gdybyś miał... Ten byś wyciął, by było lepiej. Ja w ogóle powiem tak, ja chyba z racji tego, że jestem z Lubelszczyzny, gdzie one są proste, wąskie pola, to jak tylko widzę coś, co się zwęża, to mi razu nerwica łapie, nie? Bo normalnie tego IRL-u mnie by nie było, a tu jest i tak to jest takie trochę, kurde, frustrujące, nie? Że nigdy wam nie wyjdzie tak jak fajnie, tylko trzeba kombinować nad tym. O, takie trójkąty wychodzą, nie? Więc to też tak o, bym powiedział, nie? Też tak o. Masz na polu żniwa? O, ale w sensie na tym polu też nie łączyłeś te pola, czy nie? Dobra, tam to chyba... A, nie zostanie takie coś. Dobra, ja już tu zjeżdżam na gospo. No, także fajnie. Ogólnie minus taki, że to się trochę też nie w dół nie zmienia, nie? Tak nie zmniejsza. Ale może być nawet i tak. Więc to faktycznie trochę jest tym taki też problem, nie? Z tym polem. Kukurydza, powiem ci, Krzychu, będzie taka akcja oporowa kiszonki, że to jest hit, nie? Oho. No. W ogóle też coraz częściej myślę nad wykupieniem sąsiada naszego. W sensie nie wykupieniem gospodarstwa, tylko wykupieniem jego pola, które ma pod lasem i strasznie nam zawadza to pole, bo moglibyśmy sobie coś ogarnąć też. To za silosem? Czy jak? Tak, za silosem właśnie, no. Bym chciał już go to pole kupić, ale on takie ceny ustawia, że na razie trochę lipa jest. I chyba trzeba będzie jakoś tam się inaczej dogadać. Bo to pole by nam się przydało, coś można tam fajnego postawić, nawet mam pomysł, co tam można postawić, ale kurde zaś, no nie da rady, nie? No nie. Okej, okay, dobra, gasimy sobie. A, no i co, dzwonię też do tego, do Michała, powiedział mi tutaj pan, który tam ogarnia wszystko, że nie ma problemu, oczywiście przyjadą już niedługo, będą montować tam kolejnego silosa, ale nie wcześniej niż w lipcu, także... No musimy trochę poczekać na nowego Michałka. Mam nadzieję, że jak już wszystko... O, nie podczyłem w ogóle jest. Jak już dojedzie, to fajnie go szybko zmontują. Bo tamten... te dwa wcześniejsze szybko zmontowali, nie? Także... Czekać tylko zostało, aż będziemy mogli ogarnąć. Wiesz co, chyba będę teraz na łąkę tamtą pierwszą, dobra? Zbierać. Spoko. Bo tam jeszcze ty nie zebrałeś, więc nie będę ci przeszkadzał bez przepo, nie? Mhm. Znaczy, sprasowałeś jeszcze, no. Dobra. A, i słuchajcie, szykuje się nawet kolejny update obory, ten, który widzicie. Update obory dodający garaż. Tak, postanowiłem, że trochę zoptymalizuję jednak mapę. I Jankusa posłucham, bo Jankus mówi, żebym ten garaż na mod huba wydał. Myślałem, że jako osobny mod, ale mówię, a po co, po prostu rzucę go do paczki z oborami i tyle, nie? Więc będzie update'ik znowu oborą i lekutki bugfix, znaczy bugfix. Takie bardziej usprawnienie może pod silos niż bugfix, bo bugów nie ma w silosie, ale usprawnienie jakieś się przydało lekutkie, więc zobaczcie, jak też wygląda tam potem, nie? Nie wiem kiedy będzie, bo dopiero go wysłałem na Mudhuba. A nie, nie wysłałem go. Muszę napisać wiadomość do Gianców, bo oni tam mają jakby zablokowane chwilowo wysyłanie rzeczy. Więc jak ogarnę sobie, dopiero wtedy będę mógł tam tego młodzika wysłać. Który garaż? A zobaczycie. Dasz pakowa to jest garaż, nie? Aż może on wyjdzie razem. A nie wiem w sumie czy go wydawać, czy teraz, czy potem go wydawać z mapą razem. Pomyślimy jeszcze. No, większość raczej tych budynków, w sensie to cały drugi gospodarz na szpikowie, który jest, wyjdzie jakby razem z mapą, nie? Po prostu. Bo chciałem na początku wydawać go, to całe gospo wcześniej, ale uznałem, że to jest głupota, bo potem ludzie wejdą i nie będą chcieli grać na mapie, nie? Na gospodarstwie. Więc po prostu wyjdzie jako osobne. Jako osobny mod, ale razem z mapą, nie? Będzie to znacznie lepiej dla was, nie? Więcej fanów będziecie mieli z rozgrywki, kiedy wyjdzie mapa, nie? Niż takie wam wydawanie rzeczy już teraz. Okej. Okay. Dobra, o elegancko poszło, szybciutko. Załadowane.
co zrobiłem, żeby zablokować swoją modów? Nie, nie, to jest taka standardowa procedura, wiesz, po prostu masz wysłanego moda na modhubie i on potem jest, ma status, że update wydany, ale nie możesz tam nic z nim kliknąć, żeby wysłać jeszcze raz ten update, nie? Trzeba napisać do modhuba, żeby tam odblokowali tę opcję i tyle, bo ta opcja się sama po 2 tygodniach chyba zdejmuje, nie? To jest chyba takie zabezpieczenie na to, żeby nikt nie wysłał update'ów codziennie, co nie, że wiesz, wyjdzie update, teraz robisz kolejny update, nie? Takie też trochę, żeby to miało... Aha, tu jest belka, dobra. A tak sobie odłożymy tutaj tam. Żeby miało jakieś ręce i nogi, żeby nie spamić na modhubie tym, nie? Tymi modami. Tak mi się wydaje, że chyba to jest. Mogę się mylić. Aha, no widzę, że mi się fajnie zablokowały belki. Dobra. Okej. Ile będzie grywanych gospodarstw? No, work in progress. Musisz, pani kochana, obejrzeć. Tam wszystko jest powiedziane. Ja teraz jestem teraz troszkę skupiony, jak widzisz. Więc wiesz, co chodzi. Co? Ja się boję trochę te belki, że one tu pewnie lekko wystają. A nie, nie wystają, tylko może lekko je przestawię po prostu. O. Ja tam nie jestem jakoś specjalnie fanem takiego grania, że ręcznie się ustawia. Bardziej lubię właśnie działać to sobie z turem, ale czasami jednak jest tak, że ten farmik trochę nieprzewidywalny. Okej, tu chyba idealnie wychodzą mi belki, bo tu mam jedną i tam mam 3 jeszcze. No to akurat zabiorę sobie 2 belki tutaj, jedno walne tam i tamto sobie weźmiemy natura, nie? Albo może tamto weźmiemy natura? Chyba tamto weźmiemy, będzie lepiej. Zrobimy sobie, o, to jest z tyłu stąd, nie? Jak tam przychodzi prasowanie, nie zapycha się prasa? Nie, jeszcze się nie zapycha, nie ma czym. No. Jak nie ma czym? Jak tam jest konkret powałowany? O! I farmik, witamy w farmingu. Jak mówisz, że nie ma czym, to nie ma czym. Widzisz to? Jakie jaja? Grawitacja nagle dostała. Normalnie jaja są. No. O, siema Libusz, witam serdecznie. Idzie to jako tako? Złapać? Chyba pójdzie. O, ja chciałem tylko, wiecie, ludzka, zbiorę sobie to poletko, raczej dam na łąkę, pojadę sobie już samemu poza odcinkiem. No i to tyle, synie, bo to nie jest jakaś dużo roboty. Tu się wszystko fajnie zbiera, też samo to, że mam teraz te belki 150, to nam dużo też pomaga, bo robota szybciej idzie, to jest raz, a dwa, że... że mamy teraz te planeki autoload, więc w ogóle już super sprawa, nie? Nie musimy się o to martwić. A właśnie, ludzka, wyparaliście już planeki autolouda, czy nie? Bo ja zauważyłem trochę większy ruch z pobraniami niż zwykle na planekach, więc opisałem, że raczej większość już ma. Ale może ktoś jeszcze z was nie ma, to zapytam, kto nie ma. Okej. Macie planeczki, tak? Wszystko działa. Macie, po prostu, no i elegancko, super, bardzo fajnie, cieszę się. Jak były jakieś błędy, albo coś wam nie trybiło, to mówcie śmiało, to jakiś update się może zrobić, nie? A tak trochę zrobiłem to na szybko. Te plandeki, bo to co nie było tak na streamie. A! Jeszcze miałem plandeki zrobić, więc szybko zrobiłem po prostu i tyle, nie? Więc jakby to się nie trybiło, to mówcie śmiało, to się jak najbardziej tam też coś poprawi. Te mody są przecież dla was, nie? O, ale fajne! Super, to jest farming, no co robisz te? Pokażcie mi to. Sorry, ja wiecie jaki jestem, nie? Że nie lubię robić dwóch rzeczy. Nie lubię robić jednej rzeczy dwa razy. Dlatego staram się tego. O, tak sobie to porobić. Super. Szkurna te kolizje w tym farmingu. Zakichanym. Dobra. Pasuje. Jak na belkę tam stoi? Okej, okay, będzie git. To sobie zrobimy już, wiecie. Jak będziemy jechać, nie? Natura, po prostu i tyle. A, spoko, Libusz, spoko. Rozumie. Cześć Oskar, witam serdecznie. Siemaneczko, siemaneczko. 52 tysiące litrów. No to tak spoko, nie? Mieszalnik tam mamy chyba na full załadowany, krzyk, nie? A robiliśmy. Mam? Mieszalnik jest na full załadowany chyba, nie? Z tego co pamiętam. Jest na full. Okej, no to super. A właśnie myślałem, czy możemy coś dorzucić, ale... Przecież robiliśmy nad odcinkiem, to tam nie ma co za bardzo. Ty, no i w sumie zaraz będzie czerwiec i robota rusza, nie? No. No, przydałoby się coś to ogarnąć. Ty, a może tak ten studio się uda wcześniej ogarnąć? Postawić? Może.
No tak właśnie myślę, że ja to sobie gadam o tym, że najwcześniej na lipiec tam mówili, ale może jakby do nich zagadać szybciej, to może by to ogarnęli, żeby to wiesz, wyszło, przyjadło wcześniej po prostu do nas z tym. Bo kurde, przydałoby się nam ten silos już tak najszybciej. Mamy teraz trochę tych upraw nowych i wiecie, jednak, no tak, tam załapiem, tam się trzyma i tak, chociaż co tam się trzyma w tamtym? A, jęczmień? Trzymamy tam jęczmień? A to mamy rzepak i pszenicę, nie? Teraz pokazuję jest pusto, więc luzik. Ale za chwilkę, wiecie, będziemy mieli... Złapie mistura, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. A może tak? Czekajcie. Dobra, to ja sobie to po prostu wrzucę tak o... Właśnie, czekajcie, może spróbujemy sobie tak. Tak sobie spróbujemy. Na sam spód złapać, okej. Dobra, czekajcie, może sobie tak jednak ogarniemy. Poszło? Złapało, no i elegancko. I dzięki za subika, szeroki ktoś nie pokazuje wszystko. Może ja to włączę za chwilę, dobra? Przypomnijcie mi po odcinku, żebym włączył dla was widoczność subskrypcji na odcinku. Żebyście widzieli wszystko. O, trochę to za daleko podjechałem. A to za blisko obory. Dobra. Siema Dominik, witam serdecznie. Ja witam. Okej. Okay. Jakoś to idzie, po trochu. No i złapało jedną belkę. Bo już tak będę robił, poczekajcie. A ja nie chcę iść. No wiem, że to nie jest zbyt realne oczywiście, ale może jak tak się gdzieś tam wstrzeli, tak o, na górkę się położy. A za bardzo górki to nie mogę złapać. Dobra, wiecie co? Pierdzielę to. To się po prostu to odstawi, ale nie, ten tur to sami działa, jakby chciało nie mógł, nie? Okej. Dobra. Nie przeciągam tego odcinka. Zakończę sobie to po prostu w tym miejscu i tyle, nie? Dzięki, żeście byli. Zapraszam na kolejne rzeczy jasna z naszej serii. No i co? Do kolejnych. Trzymajcie się. No i cześć, pozdro. Pa, pa. Siemano.